Witajcie kochani, tu Adrianna i chciałabym Wam powiedzieć, że ostatnio przeczytałam bardzo ciekawy artykuł na temat owłosienia u kobiet i po przeczytaniu zaczęłam się zastanawiać na ten temat, myśleć o historii golenia się, o jego sensie, no bo na co dzień nikt się nie zastanawia, bierze maszynkę do golenia, jazda! Ale dziś chciałabym Wam trochę przybliżyć ten temat, poopowiadać Wam o historii depilacji, opowiedzieć o bardzo wielu absurdach w tym temacie oraz ogólnie opowiedzieć Wam, jak ja do tego podchodzę. No a jeżeli filmik Wam się spodoba, no to wiecie, co macie robić. Zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zaczynamy! Dla nas, ludzi wychowanych w XXI wieku, jest to oczywiste. Kobiety mają włoski, ale muszą się ich pozbywać. No to jest trochę takie krosta. Wyjdzie, ale trzeba się jej pozbyć. Nikogo już nie dziwi, że w filmach dziejących się w czasach prehistorycznych aktorki mają idealnie ułożone i umyte włosy, wydepilowane brwi, a ich ciało jest gładziutkie i pozbawione jakiegokolwiek włoska. Tymczasem, jak wiemy, film filmem, reklama reklamą, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Ale jak wygląda historia depilacji? W średniowieczu kobiety nie zaprzątały sobie głowy depilacją, dlatego że Kościół nakazywał zakrywanie całego ciała, więc no, depilacja miała się z celem. Prawdziwy boom na depilację nastąpił w 1915 roku, kiedy to na łamach kobiecego pisma pojawiła się uśmiechnięta dziewczyna, ukazująca idealnie ogolone pachy, mówiąca, że pozbyła się zbędnego owłosienia. Propagatorkami depilacji były także Pin-up Girls oraz słynna projektantka Coco Chanel. Ale nie jest to do końca prawda, że wcześniej nikt się nie depilował. Co więcej, robiono to wiele, wiele lat przed narodzinami Chrystusa. Używano do tego naostrzonych kamieni albo past z cukru i miodu. Rzecz w tym, że było to robione bardziej ze względów duchowych niż estetycznych. Teraz jest to normalne i na porządku dziennym, że kobieta musi się pozbywać włosków. Na całym ciele nie ma być ani jednego włoska, ale tu na głowie ma być po prostu bujna grzywa włosów. Kiedy na początku swojej kariery Julia Roberts pojawiła się na czerwonym dywanie z nieogolonymi pachami, to wzbudziła ogromny szok i zażenowanie. Gazety rozpisywały się w tym, jaka jest zacofana i jak nie dba o siebie. Ale hola, hola, hola. Czy rozpisywałyby się tak, gdyby jakiś mężczyzna pokazał, że ma nieogoloną pachę albo nogi? Nie no, każdy spojrzałby i uznał, może to jest całkowicie normalne. Tu tkwi ten paradoks. Zadbana dziewczyna to dziewczyna pozbawiona włosienia, a męski, silny facet to taki, których tych włosów ma jak najwięcej. Okej, no jedne dziewczyny wolą bardziej owłosionych facetów, inne mniej, ale i tak włosy u faceta to jest coś całkowicie normalnego. No, tylko nas z włosami też Pan Bóg stworzył i jakoś nikt tego nie akceptuje. W sumie większy szał wzbudza facet z ogolonymi pachami, bo uznajemy, że to nienaturalne niż facet, który ma tam włosy. Ale ten absurd to jeszcze nic w porównaniu do tego, co robią nam reklamy. Oczywiście w reklamie piękna modelka na basenie albo na plaży z wydłużonymi photoshopem nogami pręży się i goli już ogoloną nogę. No bo oczywiście, gdyby telewizowie zobaczyli kawałek włoska na kobiecym ciele. No obrzydlistwo, no musimy pokazać, że ona goli no ogolone już nogi, no bo co, pokażemy włosy u kobiet? Fu, przecież to nienaturalne! Albo szczęśliwe panie w reklamach plastrów do depilacji, które gdy zdzierają te plastry, są tak zadowolone, jakby dano im tort. A przecież rzeczywistość jest taka, że powinny płakać, bo to tak boli. Ale te reklamy to jest nic, zaraz usłyszycie o szczycie absurdu. Ostatnio z Patrykiem na wieczór, żeby się pośmiać, oglądaliśmy na YouTubie takie filmy z zakazanymi reklamami. Czyli reklamami, które nie weszły do telewizji z jakichś tam względów. Były reklamy zbyt brutalne, reklamy zawierające treści, które mogłyby kogoś obrazić. I pojawiła się tam jedna zakazana reklama, która na długo zostanie mi w głowie. Była to reklama maszynki do golenia i w tej reklamie kobieta słabnie, przewraca się na ulicy, przyjeżdża karetka i co jest powiedziane? Kobieto, pamiętaj, żeby codziennie się golić i używać naszej maszynki, bo co jeżeli ci się zdarzy taka nieprzewidziana sytuacja, trafisz do karetki, ktoś cię rozbierze? I zobaczy, że masz nieogolone pachy albo nogi. Więc pamiętaj, depiluj się codziennie naszą golarką. Zobaczyliśmy tą reklamę i nasze miny wyglądały tak.
Oj, ktoś z działu marketingu w tamtej firmie stracił robotę po tej reklamie. Od razu pojawiły się we mnie takie, wiecie, agresywne kobiece myśli w stylu: no halo, czy ktoś z tego działu marketingu myślał, że pierwszą myślą kobiety, która umiera na ulicy, jest to, czy ma dobrze wydepilowane nogi, albo czy ma dobrze nałożony błyszczyk na usta? Halo, co jest nie tak z tym światem? Gdybym umierała na ulicy, to chciałabym, żeby mnie ratowano! Mam gdzieś, jak wyglądam wtedy? Umieram! Najwyraźniej tak niektórzy widzą kobiety, że interesuje nas tylko to, jak wyglądamy, jak jesteśmy ubrane, a czy tam umrzemy, to tam pal licho. Ważne, żeby w trumnie ładnie wyglądać, no nie? No ja to sobie niby umieram, ale zaraz się pozastanawiam, czy mam równo nałożony błyszczyk, pięknie wydepilowane brwi oraz ciało bez włosków. Ostatnio nawet dowiedziałam się, że pojawił się trend golenia twarzy. I nie mówię tutaj o pozbywaniu się owłosienia pod nosem, które często u kobiet występuje, tylko po prostu o braniu golarki i golenia całej twarzy, żeby pozbyć się tych minimalnych, bielutkich włosów, których i tak nikt nie widzi. Bo podobno makijaż będzie wtedy wyglądał jeszcze lepiej i będzie się przyklejał do naszej twarzy i będzie tworzył efekt Photoshopa. I niektórzy też argumentują to tym, że wtedy zniknie trądzik, choć ja uważam, że jest to kompletnie na bzdura, nie róbcie tego, bo moim zdaniem to ten trądzik jeszcze powiększy. Chciałabym Wam teraz powiedzieć, jakie jest moje podejście do tego tematu. Czy zamierzam się dalej golić, czy może idę w naturalność? Więc powiem Wam tak, jak przeczytałam ten artykuł, to pierwsze co pomyślałam, to wyrzucam wszelkie golarki, nie będę się goliła, chcę być naturalna, tak jak mnie Pan Bóg stworzył. Oczywiście przeszło mi to po 30 sekundach, ale później wpadłam na pomysł genialnego testu. Przybiegłam do Patryka i mówię: słuchaj kochanie, mam pomysł, przez 2 tygodnie nie będę się depilować, zapuszczę sobie włosy pod pachami, na nogach i zobaczymy, jak zareaguje moje najbliższe środowisko, a potem nagram o tym film i powiem, jakie są moje obserwacje. Jak możecie się domyślać, Patryk był w wielkim szoku, patrzył się na mnie i mówi: kochanie, a jak ci się to spodoba? I tak ci już zostanie? No to mówię, no dobra, no nie chcesz, no to nie. I przyznam Wam się szczerze, że mi też odwaga trochę spadła. No bo powiedzmy sobie szczerze, w naszym społeczeństwie kobieta, która się nie depiluje, jest uznawana za kobietę, która o siebie nie dba, być może jest brudna. No i zaczęłam się zastanawiać, czy chciałabym, żeby ludzie tak o mnie myśleli. Ja wychowywałam się w czasach, kiedy uważano, że brak włosów na ciele kobiety jest bardziej naturalny niż owłosienie, więc podejrzewam, że zostanie mi to do końca życia. I podejrzewam, że gdybym teraz starała się wyhodować jakieś włoski na swoim ciele, no to pewnie nie czułabym się bardziej niekomfortowo niż wtedy, kiedy ich nie mam. Ale pamiętam, że kilka lat temu jechałam autobusem i stała przede mną kobieta, trzymała się tutaj tego drążka w autobusie, żeby nie upaść i zobaczyłam, że ma włoski pod pachami. I od razu sobie pomyślałam, że no nie, no ta kobieta o siebie nie dba. W życiu bym tak sobie nie zrobiła i w ogóle co to jest? To wygląda strasznie. I teraz jest mi za siebie wstyd, dlatego że uważam, że to jest wybór każdego. Jeżeli ktoś chce się depilować, niech się depiluje. Jeżeli nie chce, to nie i nie powinien być za to oceniany. Nie wiem, czy wiecie, ale na Instagramie zaczęło się pojawiać coraz więcej kont prowadzonych przez dziewczyny, które dumnie prezentują swoje owłosienie na ciele. Wiele gwiazd, żeby pokazać swoją niezależność, na czerwonym dywanie prezentuje włosy pod pachami. Uwaga, słynna aktorka Cameron Diaz namawiała dziewczyny do tego, żeby przestać się depilować. Czyli fajnie, że coś się zmienia. I mi nie chodzi tutaj, żeby teraz było tak, żeby powiedzieć dziewczynom: nie, nie możecie się depilować. Chcecie, to nie możecie. Zabieramy Wam golarki. Tylko ważne jest to, żeby mieć wybór i żeby nie być przez niego ocenianym. Ja zostanę przy goleniu się, ale jeżeli moja koleżanka tego nie chce robić, to jej wybór, nie będę jej przez to oceniała. Też niedawno rozmawiałam z jedną z koleżanek, pochwaliłam to, jak wygląda, bo była bardzo ładnie ubrana, miała bardzo fajne skarpetki i mówię: ale masz fajne skarpetki. Ona mi je pokazuje i mówi: zobacz, zobacz, jakie mam nieogolone nogi, zobacz, jakie mam włosy na nogach i co? Czuję się w 100% kobiecą, jestem kobietą, bo nie określają mnie jakieś włosy na ciele, tylko to, co o sobie myślę. A ja myślę, że tym pięknym akcentem możemy zakończyć ten film i jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie mi w komentarzu, co Wy myślicie na ten temat, subskrybujcie kanał, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!